Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Kurde, no nie wiem, powiem Wam. Nie wiem, jakby nie mam zielonego pojęcia, bo jak ja nie do końca, i Wy o tym doskonale wiecie, nie do końca czuję japońską motoryzację, bo japońska motoryzacja to nie jest mój świat. To nie jest coś, co kocham całym swoim życiem. Z drugiej strony jest kilka samochodów, które mnie naprawdę kusi. I GTR jest dla mnie w pewnym sensie wozem, który jest fenomenem. Jest gigantycznym fenomenem. Pamiętam, jak te samochody pojawiały się na polskim rynku. To był wejście jego na rynek, było mniej więcej w tym samym czasie, w którym dolar był po 2 złote. Kupowało się do tego GTR-a za 200 tysięcy złotych, mniej więcej, z tego, co pamiętam, nowego. Jak zajrzycie sobie na dzisiejsze ceny tych samochodów, to widzicie, że one nigdy w życiu nie staniały, jakby nigdy w życiu nie były tańsze. Z drugiej strony pamiętam, jak jeździłem GTR-em, to te wszystkie napędy, te wszystkie chrobotanie, to wszystko jakby było takie dosyć specyficzne. Mija czas, a mi się ten samochód coraz bardziej podoba. I wiem, znam potencjał tuningowy tego wozu, tego, w jaki sposób to może działać i funkcjonować. Musicie napisać w komentarzach. Czy myślicie, że kiedyś taki może udałoby się znaleźć jakiś taki szybki projekt GTR-a, co? Ale musicie napisać w komentarzach, czy to jest coś, co Was kręci, czy nie. Ja jestem na takim pograniczu. Nie wiem. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem Waszego zdania. Więc piszcie, czy GTR to jest coś, co Was interesuje, co kiedyś, przyszłościowo, chcielibyście zobaczyć. Na pewno ja nie chciałbym zobaczyć pozycji serwisowej mojego Range Rovera, gdybym miał takiego Range Rovera, bo to jest chyba sytuacja absolutnie standardowa. Discovery i Range Rover, nie? Rozłączony i podniesiony. Ale dzień dobry, jest środa. Witamy w MBL-u i jesteśmy z Lamborghini Diablo. Dawno się nie widzieliśmy, znaczy ja dawno w ogóle nie widziałem tego miejsca, więc wchodzę i jestem taki troszkę zafascynowany, zakręcony tym wszystkim, co się dzieje tutaj dookoła. Świetny jest ten design. Zobaczcie, jak bardzo dziś czas powraca do realizacji takich coffee racerów. Dzień dobry, cześć. Dobrze, kiedy dziś buduje się customowo Café Racery, a spójrzcie na tą MZ-tę, która wygląda po prostu jak absolutny milion dolarów. No i co powiecie o tym G3 Godzilla, tak? To się nazywało, albo jakoś tak to nazywali. Idziemy. No wiem, że to jest zupełnie inna liga, ale 512 TR właśnie chyba jest na ukończeniu już u chłopaków. No i fura wygląda jak milion dolarów. Ja się nie mogę doczekać tego momentu, kiedy mniej więcej na tym etapie będzie Lamborghini Diablo, a do tego etapu jeszcze naprawdę długo. I do etapu, w której będziemy również, nie wiem, wykupowali ubezpieczenie na przykład na Mubi. A ciekaw jestem, czy na Mubi jest Lamborghini Diablo, żeby sobie tak wejść, kliknąć i policzyć. Będę musiał sprawdzić. Musicie zobaczyć przy okazji swój samochód i zobaczyć, czy na przykład tam nie będzie taniej. W sumie, jakbym zaoszczędził 150 zeta, to będzie na jakieś dwa odpały. 150 zł, bo mniej więcej tyle pewnie będzie zużywał paliwa. Ale zawsze będzie można zaoszczędzić i Wy też możecie zaoszczędzić, wchodząc oczywiście w link, który znajduje się pod spodem, klikając i również Wy dostaniecie taki link, gdzie każda z osób, która skorzysta z Waszego kliknięcia, będzie miała, znaczy będziecie za każdą z osób mieli po 50 zł, maksymalnie do 2000, więc korzystajcie. A ja patrzę na to i kurde, patrzcie na tą strukturkę, która tutaj jest. Ślicznie to wygląda, co? Ale ładnie. Dobra, idziemy do Diablo? Czy nie? Czy czekamy na ten moment, kiedy będziemy wkładali kiedyś silnik i będziemy robili? Bo o silniku też mam kilka informacji. Ale to Wam zresztą za chwilę opowiem. Chodźcie. Ale to dobrze wygląda, co?
Wreszcie, ej, no wreszcie wygląda tak, jak powinien wyglądać. Stary, wow, naprawdę, nie było mnie długo, ale robotę robi niesamowitą. Warto wyjechać na wakacje, z tego wynika. Tak, wakacje, wiesz, deszcz, śnieg prawie, że jakby tak. To u nas jak zwykle świeci słońce i auto w końcu nabiera linii. Nie no, w ogóle przede wszystkim Robert widać jego linię całą, bo przede wszystkim ten samochód, znaczy staje się powoli samochodem. Dokładnie. Jest w ogóle, to wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. No dobra, którą stroną teraz robił? Tamtą, tak? Na tym. Super, że te lampy już są wypasowane. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na tą całą linię błotnika, która tutaj jest jakby już wyprowadzona. Już jest ten kształt, już jest ta linia, która poszła do samego końca. No naprawdę dobrze to wygląda. No, teraz jest cała zabawa, czyli wyprowadzanie linii, ustawianie szczelin, tak żeby było na gotowo. Dobra, to, zobacz. Może poproszę Jarka jeszcze na chwilę, żeby nam powiedział dwa zdania. Jasne. Dobrze, jasne. To sekundkę, zaraz jestem z Jarkiem. To weź Jarka, a ty Robson stań z przodu i pokaż, bo wreszcie widać ten element. Nie, tak z przodu, zobacz. Bo wreszcie chcę, żebyście zobaczyli wreszcie te kształty tego wozu, tego, że te skrzela tutaj delikatnie wystają. Do tego jeszcze jak pójdzie ten spoiler, to wszystko. No w ogóle absolutna petarda. Absolutna. Mamy naszego mistrza powierzchni. No i co? Jest Jarek, opowiedz, jakie to są nasze trudności przy tym projekcie. Co ci jeszcze zostało? Dużo mi zostało. Mhm. No linie są wyprowadzone, płaszczyzny są wyprowadzone z tej strony. I w przód. No, ze zderzakiem było dużo problemu, bo nie wiedziałem, jak go zrobić. Bo tam jest inny. Tak. Dopiero później dostałem te dwa malutkie zdjęcia. I akurat trafiłem z tymi przedłużkami. Ja mam wrażenie, słuchaj, że każdy z tych samochodów, on co chwila miał inny zderzak. Ten zderzak jest taki jak ten. Ten. Jest taki jak ten. I z tymi przetłuczkami trafiłem. Idealnie. Bo widzisz, tu jest płaskie i trafiłem z tymi przetłuczkami. Tak. Bo te tutaj jest inaczej. Tak. No bo to jest SE, więc wiesz, to jest oryginalne SE i on miał inny zderzak. Tak. Bo ten bok tu tego zderzaka. Wiesz, on generalnie ma parę różnic, bo zobacz, masz zupełnie inne wloty, wiesz, z tej strony i tak dalej, i tak dalej. My mamy bardziej ten. Te SE, SV-owe, prawda? Jakby wszystkie, które są. Halogeny zostały znalezione. Podsyłaliście też mnóstwo materiałów dotyczących tych halogenów i znaleźliście na przykład te halogeny, bo Toyota stosowała je w jakimś grillu. Takim z przodu, że można kupić, wiesz, takiego grilla razem z tymi halogenami, ale Robert, twój nagle znalazł je po prostu fabrycznie, nowe są heli, tylko nie są opisane jako Diablo, tylko jako Toyota i wszystko super. Się zgadza. No to bo jako, diab- zgadza, jako Diablo tak. Wtedy są prawie niedostępne, czekasz na zamówienie i kosztują mniej więcej tyle, co ile wrażą. Tyle co Toyota. Tyle co Toyota, tak. Dobra, w hybrydzie. Domyślam się, więc, że tak jest. Więc wszystko się zgadza i są właśnie z tymi naklejkami, wiesz, z tym wszystkim tak jak powinno być. A tu już z drugiej strony nie masz. A nie, masz. Dobra. No to super, no to jest petarda. Co jeszcze przed nami? Jarku. Przed nami jeszcze w ogóle płaszczyzny linii nie są wyprowadzone, ale jeszcze zostały środki. No. Jeszcze tu musimy troszkę, to jest spasowane wszystko, ale musimy podnieść troszeczkę błotnik. Mhm. On już jest podniesiony, już mamy to wszystko obcykane, tylko trzeba to przykręcić. Podniesiemy ten błotnik, bo maskę, jeżeli podniosę, razem była szlifowana z błotniczkami. Tak. Ale ją tylko wystarczy podnieść i zamknąć, już jest inaczej. Widzisz, że... Tak. No, ale... I jaki masz na to pomysł? Że myślisz, że podniesienie błotnika zrobi robotę? Tak. Dobra. Ty już masz miejsce... Pod... No, swoją drogą fajny, nie? Pod ten diabeł. Dobra. Także wiesz, no jeszcze musimy tutaj... Te wszystkie, żeby woda nie leciała do środka, to musimy dosztukować kawałek blaszki. Ładnie tu powycinać. Ten plastik jest jeszcze potrzebny. Co tutaj ma być, on jest dotąd. Ale mamy ten plastik, nie czy nie? Mam. No dobra, to będziemy musieli coś pokombinować, bo ja nie sądzę, żebyśmy mogli kupić ten plastik, wiesz, w tym wydaniu. Tu. Stworzymy go chyba, coś mi się wydaje. Albo dać jakąś gumę tutaj, wiesz, albo coś takiego. Wiesz, o co chodzi. O, tu mamy.
Znaczy ja poszukam oczywiście, ale nie sądzę, żeby... I takie jeszcze tu niuansiki. To wszystko trzeba jeszcze tu dopracować, ten środeczek. Tu jest wszystkie płaszczyzny, są tu już wszystkie równe, lampy spasowane. No i jeszcze to jak się podniesie wszystko, to ja przed żelkowym wszystkie. No dobra, powiedz... Podniesiemy, już mamy stopkę tam do tego błotnika, już nie jest dorobiona, to trzeba przykręcić. Dobra, powiedz mi, jak myślisz, kiedy go oddasz Robertowi na to, żeby już go wyprowadzać i kłaść pierwsze podkłady? Nie wiem. Za jakieś 3 tygodnie. 3 tygodnie? Tak, no bo tu jest tylko na razie zrobiony bok. Jeszcze na drugi bok tył, a ze zderzakiem jak będzie? Nie mamy, nie robimy ze zderzakiem. Zostawiamy tak, jak zostawialiśmy. A te otwory na zderzak? Zostawiamy go. Zostawiamy te otwory na zderzak, tak. Nic nie będzie zaślepiane. Tak. Zostawiamy otwory na zderzak. Ja chcę je jakby zostawić w taki jakby, żeby tutaj nie kombinować. Natomiast on idzie w tym stylu SV-a, czyli bez tego tyłu, z tymi wydechami, które mamy, tymi pojedynczymi. Więc nie ma co tutaj, wiesz, kombinować. No tak, no i to muszę teraz jeszcze tutaj wyprowadzić ten tył, tak jak jest. On jest skręcony, muszę go wyprowadzić. Oczywiście, no tutaj płytka z tą maską. No, jeszcze jest. Wiesz, o co mi chodzi? Jeżeli robimy nawet te zmiany, idea tego samochodu ma troszkę polegać na tym, że on troszkę jest takim restomodem, który będzie na nowej elektronice, z nowymi hamulcami, wiesz, z nowym działaniem, ale z drugiej strony, kiedy tylko będziemy chcieli wrócić do oryginału, do 90 roku, to ten samochód wraca do oryginału do 90 roku, z jakiego był. I jakby... Więc dlatego nie chcę, wiesz, zaspawywać, robić, modernizować. Nie, jakby ma tak być, jak jest, że w razie czego, jeżeli ktoś stwierdzi sobie przyszłościowo, mi się nawróci i powiem, jednak ma być wracamy, no to wiesz, dokładamy. Tak to będzie tutaj krzywek, albo jakąś zatyczkę zrobić na śruby. Można zrobić tylko delikatną maskownicę. Maskownica, tak. Dokładnie, na przykład. Żeby tej dziury nie było. Tak, bo ta dziura jest taka, no ona też jest cięta jakby nożem, tak to wygląda, więc można mu bardzo delikatną maskownicę, która nie zamurzy na oryginalność silnika. Albo nawet, wiesz, zrobić na drukarce 3D, wiesz, kładkę taką, wiesz, gdzie się zrobi na tym. To nie jest problem, natomiast zależy mi na tym, no, mamy już furę, która jest jakby tego pokroju, że nie warto, wydaje mi się, ją przerabiać, ciąć, kombinować. Możemy ją sobie modernizować i robić samochód marzeń, ale w momencie, kiedy chcielibyśmy przywrócić oryginał, droga jest otwarta zawsze. To zawsze to robimy, a nie mamy kombinatorykę. Tak jest. Nie? Ale on, ty no wreszcie, słuchajcie, tego nie widać, tego nie widać w TV, ale tej szerokości, tego jak on jest płaski i jak on jest szeroki. I dopiero jakby ta żaba, to jak testarossa robi robotę, to robi 10 razy bardziej. Prawda. To jest w ogóle... Niesamowite. No. Powoli wreszcie się zaczyna. Dobra. Tuleje są u chłopaków w obrabianiu w Krakowie, więc będą obrabiali je teraz w najbliższym czasie. Wiktor wyjechał dziś albo wczoraj na Nürburgring z samochodem wyścigowym. Po całym weekendzie wyścigowym wraca i wysyła wszystkie plany do obrabiania tulej i składamy. Do silnika mamy już wszystko, bo przyszły nawet brakujące łańcuchy rozrządu, których nie było nigdzie i tak dalej, Łukasz stanął na wysokości zadania. Zresztą ten facet, którego wam kiedyś pokazaliśmy z tą Alpino, z tym Diablo od Alpiny, co ma ten serwis części, pomógł nam załatwić chociażby właśnie te łańcuchy rozrządu. Więc teoretycznie wiesz, już jakby wszystko mamy. Super. Jeszcze przypilnuj wnętrza. Żeby nie było zaskoczenia na ostatnią chwilę. Ale wnętrze, jakby Nowik mi cały czas płacze, że on już chce to zrobić, bo teraz tak. Wnętrze mamy tylko fotele do poprawki tam u Arka w Tapkarze. Myślę, że jak one już tam leżą rok, to one już dojrzały do tego, żeby trzeba go odwiedzić. U Nowika to jest praktycznie wszystko skończone. Dywan jest u ciebie. No to wiesz, i wnętrze mamy, silnikowo, silnik skrzynia mamy. No dobrze to wygląda. Już mamy z górki ten projekt, naprawdę.
te trudności są za nami. Znaczy jeszcze te dwa, jeszcze takie trzy tygodnie takiego, jeszcze takiego szlifowania. Zobaczysz, jak on wyjedzie już w kolorze. To już będzie, zobaczysz swój samochód wtedy w końcu. No, mam nadzieję. miało być chwilę, ale jak wyszło, wychodzi jak zawsze przy tego typu projektach, to jakby znacznie więcej. No. A to co? A ja mam jedną prośbę, bo ostatnio, będąc na torze Poznań, spotkałem ciekawego pana, który powiedział, kurczę, jak robicie program z Patrykiem, musicie powiedzieć, że robicie coś o motocyklach. Ja mówię, no to pozdrawiam tego pana bardzo serdecznie i obiecałem, że coś pokażemy. No, słuchajcie, ja jestem fanem motocykli generalnie, uwielbiam je, to jest jakby moja miłość. Jeżdżę, kupiłem sobie KTM-a 390, drugi sezon, uczę się jeździć jazdy torowej. Poza tym serwisujemy motocykle dla wszystkich przyjaciół i znajomych i opiekujemy się nimi. Robimy też delikatne przeróbki, no bo to kochamy tak naprawdę. Ty jesteś ze świata motocykli, takiego totalnego, nie? Jakby jesteś zakręcony motocyklowo, bo i enduro, i wyścigowe motocykle, i tak dalej, i tak dalej. Ej, jeżeli nie było, u mnie na kanale też był Harley. Wiem, dlatego papieski. Mamy fajną kontynuację. Coś o motocyklach. Papieski Harley był, choć zresztą pewnie będzie, bo chłopaki go też kończą tam. Jezu, jaka to jest zabawa, wiesz, nagle się okazuje, że opony do Harley'a, to są tylko opony do Harley'a, wiesz, i o Jezus. Jeszcze ze znaczkiem często HD są, więc... Nie, w ogóle tam jest kombinatoryka, ale będzie z tego całkiem fajne. Ale to jest fajne, bo to jest lekkie, nie? To jest lekkie, to jest 390-130 kg wagi. Wow! Fajny motocykl, jeszcze specjalnie wystrojony, to jest wersja w ogóle CAP, czyli wersja bez homologacji drogowej z pucharu ADAC. Mhm. Kupiłem go po czeskim zawodniku, który się ścigał właśnie w tym pucharze młodzików. Super. Więc czyli waży tyle co 125, a ile ma mocy? 50 koni. W zupełności to wystarczy. To jest jednocylindrowy silnik. Poza tym u nas mamy trzech mechaników, którzy są mechanikami też motocyklowymi i są sami motocyklistami. Tylko oni u nas serwisują motocykle. Więc to też robią to z miłością, z pasją i lubią przy motocyklach pracować, bo to jest mi też coś fajnego w stosunku do aut. Przechodzą na motocykle i chociażby na odświeżenie głowy. Motocykle nie są moją największą zajawką życiową. Jakby ja je lubię, jakby bardzo szanuję, wiesz. Całą młodość przejeździłem na fajnych, dziwnych motocyklach, ale jak już tak wsiadłem do tych samochodów, to jakoś, zostałeś. Wiesz, już tak zostałem, tak, na tym. Poza tym, wiesz jaki jest problem? Nawet jak mam motocykl, który nie wiem, pożyczam sobie, żeby przejechać się po Warszawie, jazda po Warszawie na motocyklu jest dramatem. Jest fatalnie. No siedzisz w tych skórach, w tych korkach, leje się z ciebie, jakby nie masz żadnej frajdy jeżdżenia, trzypasmowe trasy, gdzie jakby... Tak, no, nie wykorzystasz tego zupełnie. W ogóle, jakby nie ma... Najprzyjemniejsze jest lato, jak podjeżdżasz z tyłu z autobusem, tam gdzie ten cały żar jeszcze z autobusu idzie i wtedy stoisz w tym kombinezonie i dostajesz jeszcze dodatek ciepła. Tak, a z drugiej strony, jak mieszkasz, nie wiem, w Bielsku Białej, gdzie możesz sobie latać po górach, gdzie mieszkasz na Pomorzu, tu, wiesz, wyjeżdżasz sobie na fajne alejki i sobie lata, jest w ogóle... Cudownie, natomiast jeżdżenie po Warszawie jest... Nie twój klimat. W ogóle nie moim klimatem, nie. To już wolę chyba Fordem GPW sobie, wiesz, polatać przynajmniej. Nie muszę w kombinezonie siedzieć, a mam te same wrażenia, tak samo się gotuję. Dzięki. Trzymaj się.